Rozmowa dnia. Karol Tomczyk, kierownik do spraw marketingu i zamówień publicznych przedsiębiorstwa komunalnego w Wieluniu i asystent segregacji odpadów jest moim państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I właśnie ta funkcja asystenta segregacji odpadów interesuje mnie najbardziej, bo o segregacji odpadów rozmawiać dzisiaj będziemy. Dlaczego zdecydowaliście się na taką funkcję asystenta? Analizując jakość odbieranych odpadów, zastanawialiśmy się, czy mieszkańcy znają zasady, czy znają i ich nie stosują, czy po prostu ich nie znają. I stwierdziliśmy, że dostarczymy im informacje, a potem przeanalizujemy, czy zaczęli je wcielać w życie, czy potrzebują dodatkowych informacji, dodatkowych materiałów, ulotek. Mhm. Ale było źle, dlatego zdecydowaliście się na takiego asystenta? Patrząc na jakość segregacji odpadów, trzeba powiedzieć, że mieszkańcy domków jednorodzinnych starannie segregują odpady, przykładają się do tego. No bo widać jak na talerzu, jak segregują, tak, czy ponieważ, nie segregują. Ponieważ ich kosze, wiadomo, do kogo należą, systematycznie mają informację zwrotną, jeżeli cokolwiek zrobili źle. Czasami nie odbieramy od nich odpadów tylko dlatego, że źle posegregowali. Natomiast mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, osiedli, udają, że są anonimowi. Dlaczego mam segregować odpady, skoro sąsiad spod dziesiątki wrzuca pampersy do plastiku i jeszcze nigdy nie został za to ukarany? No i dlatego zdecydowaliśmy się wybrać jedno osiedle, w którym najpierw sprawdziliśmy, przebadaliśmy dokładnie, jakie odpady, do których pojemników mieszkańcy wrzucają. Teraz informujemy ich, jak właściwie segregować odpady, a po przeprowadzonym szkoleniu, warsztatach czy akcji informacyjnej z powrotem przebadamy i zobaczymy, czy ta akcja przyniosła wymierne rezultaty. Tak. Mhm. Nie chcecie, żeby była taka odpowiedzialność zbiorowa, tak? To znaczy, w przypadku wieżowców, bloków, no tak jest. W gminie Wieluń jeszcze nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Jeszcze jeszcze nie ma kar, ale to nie znaczy, że część mieszkańców ma prawo niweczyć starania innych. Jeżeli 80% na przykład mieszkańców danego bloku segreguje prawidłowo plastik i wrzuca do pojemnika koloru żółtego plastik, a kilka osób, czy z niewiedzy, czy na złość, wrzuca do tych pojemników inne substancje, inne śmieci, inne odpady, to no, trzeba zareagować. Mhm. Pan przyniósł kartki, tak? Żeby pokazać nam, co gdzie wrzucać. Znaczy, to jest tak, że odpowiednie odpady powinny trafiać do przeznaczonych na ten cel pojemników i one po to mają kolory, żeby było łatwiej podjąć decyzję, żeby wyrobić w sobie nawyk. Jeżeli zobaczę, mam w ręku butelkę, no to już wyrabiając sobie nawyk, to nie muszę się wrzucam? Zastanawiać. Do jakiego koloru? Właśnie, plastikowe opakowania wrzucamy do pojemników koloru żółtego. I po to są kolory, żeby nasz mózg sobie zakodował już niejako, tak? Żeby za każdym razem nie robić tej dogłębnej analizy, gdzie wyrzucić dany odpad. Brązowa kartka mokry bio. Tak, odpady biodegradowalne. Zielona. Zielona, szkło i niebieski kolor przeznaczony na papier. Jaka jest pana rola jako asystenta? Bo pan jest jedynym asystentem w Wieluniu. No służę pomocą, służę informacją, odbieram od mieszkańców telefony, odwiedzam ich w domach, jestem na osiedlu wtedy, kiedy trzeba, po to tylko, żeby pokazać, że zasady segregacji mają swój cel, mają zasady, no i że warto, ponieważ się to opłaca. No, my też patrząc na to, co się dzieje, wiemy, że ogólnie my jako Polacy mamy rogate dusze i jeżeli da się nam zasady, to my znajdziemy 1000 powodów, dla których nie warto segregować, nie warto tych zasad wcielać w życie. Ale z drugiej strony mamy w sobie coś takiego, że lubimy wyzwania. A segregacja odpadów właśnie jest takim wyzwaniem. Może nie dla każdego. Znaczy, teraz się może tak wydawać, że nie dla każdego, ale generalnie są takie różnego typu odpady, których mimo, że wiemy, wydaje nam się, że wiemy, gdzie wrzucić dany odpad, to znajdą się czasami takie, których możemy nie wiedzieć. Są wątpliwości. Dokładnie, o co najczęściej pytają mieszkańcy Wielunia? Przeróżne są pytania. Najważniejsze, żeby szklane butelki trafiły tam, gdzie powinny, plastikowe do swojego pojemnika i papier tam, gdzie powinien, a odpady biodegradowalne do brązowego pojemnika. No, wydaje się, że ale o co pytają? Co budzi ich największe wątpliwości?
Skorupki od jajek, dla przykładu. Mokre bio. Dokładnie tak. Woreczki po herbacie. Też mokre bio? Tak. Ja tak pytam, bo tak. Może się mylę. Sławetne paragony, których jednak do papieru nie wrzucamy. No, materiały higieniczne, te zużyte, to jednak to są odpady, które już dalej się nie da przetworzyć. Wrzucamy do pojemnika na odpady resztkowe. A jak pan ocenia, uczą się wielunianie, czy cały czas jest problem? Znaczy widać wielkie zaangażowanie, jeżeli w momencie, kiedy pokazaliśmy mieszkańcom, że to jest coś ważnego, to widać to wielkie zaangażowanie, dopytywanie, dbałość o to, żeby jednak jakość segregowanych odpadów była na odpowiednim poziomie. Także widać już pierwsze owoce tego projektu. Czyli odbiera pan telefonu i tłumaczy, tak, jak segregować śmieci. Tak. Jaka jest jeszcze pana rola? Tak jak wspomniałem, odwiedzam mieszkańców na osiedlu. Zamiar jest taki, żeby dotrzeć do każdego osobiście, ponieważ no, w tym momencie mieszkańcom wydaje się, że... Ale będzie pan odwiedzał tylko tych mieszkańców, którzy będą sobie tego życzyli, czy do wszystkich? Znaczy, oczywiście, jeżeli zadzwoni, a ktoś odmówi rozmowy, to siłą nie będę przekonywał do tego, żeby segregował. Ale to jest tak, że my do nikogo nie zmuszamy do tego, żeby segregować. Mieszkańcy tego osiedla sami zadeklarowali. Sami, jako dorosłe osoby, zadeklarowały własnoręcznym podpisem, że chcą segregować odpady. Więc jeżeli chcą... A ile kosztuje, ile płaci mieszkaniec za to, że segreguje i za to, że nie segreguje? No w tym momencie to jest jeszcze opłata 10 zł od osoby, jeżeli segreguje, i 20 zł, jeżeli nie segreguje. Ale myśli pan, że to chodzi o to, że nie chcą płacić więcej, czy rzeczywiście chcą segregować śmieci? Znaczy, zachęta... Polacy zazwyczaj robią to, co im się bardziej opłaca. Jesteśmy przecież mistrzami w kupowaniu mebli, które potem sami składamy, tylko dlatego, że jest to wyzwanie, a po drugie właśnie dlatego, że to jest taniej. Więc jeżeli pokażemy mieszkańcom, że segregacja jest wyzwaniem, które uwielbiają, i po drugie się to opłaca, to mamy nadzieję, że podejmą to wyzwanie i poświęcą odrobinę czasu, żeby zapoznać się z tymi zasadami, których nie mieli okazji poznać wcześniej, bo o dziwo bardzo często kończyliśmy szkoły, nie mając nikt żadnego... Nikt nas tego nie uczył, że trzeba segregować śmieci. Bardzo dużo rzeczy w szkołach się nauczyliśmy, ale to jest taka jedna z rzeczy, która jest bardzo ważna. Tematem niemalże numer jeden obecnie jest w mediach, a o której czasami się wydaje, że zielonego pojęcia nie mamy. Ale to jest trochę tak, że nie chcemy, czy nie umiemy segregować tych śmieci? Bo nie umiemy, bo nikt nas nie nauczył. Może dlatego, że wcześniej żeśmy po prostu nie przeczytali żadnych zasad segregacji, to po pierwsze. Po drugie, tak jak z wszystkim, może znamy zasady, ale znający, ale nie praktykujący. Paragony gdzie wrzucamy? Do zmieszanych. Do zmieszanych. Teraz już się pożegnamy z widzami, ze słuchaczami, ale pozostajemy w internecie. Do zmieszanych. Wiele osób miało z tym największy problem i powiem panu szczerze, że jak z panem rozmawiałam, to też zastanawiałam się, gdzie mam wyrzucać paragony. Znaczy, paragony i tak nie są bardzo wielkim problemem. Zasadniczo każdy... Nawet dzieci potrafią odróżnić różnego typu opakowania od zawartości. Czyli jak kupujemy produkt w sklepie, to wiemy, że to opakowanie jest plastikowe, szklane czy papierowe, a zawartość jest spożywcza, która jeżeli się przeterminuje, to nadaje się do kosza koloru brązowego. No i na etapie kupowania to nie jest żadna wielka filozofia, tak? Wiemy, jak wygląda papier, wiemy, jak wygląda szkło. Więc no cóż trudnego w tym, żeby potem odpowiednie opakowanie trafiło do odpowiedniego kosza. No tylko tyle. Czyli nie bójmy się do tych wrzucać śmieci do tych zmieszanych, tak? To nie jest tak, że nie wolno nam. Jak już nie mamy pomysłu, to możemy wrzucić do tego no, kosza. Kosz na odpady zmieszane czy resztkowe jest potrzebny, ponieważ nie wszystkie rzeczy da się poddać recyklingowi, także, ale marnotrawieniem surowców jest wrzucanie do tego pojemnika butelki, która idealnie nadaje się do recyklingu.
Ale wie pan co, bo ja rozmawiałam wczoraj, tak dość gorąco rozmawialiśmy w telewizji o tej segregacji śmieci i kolega mówił, ja sobie nie wyobrażam, żeby nie segregować, robię to od lat, a ktoś mówi, no tak, ale to co, mam sobie teraz 5 worków postawić w małym mieszkaniu? To znaczy, no, to jest kwestia stylu życia. Niektórzy będą wynajdować powody, dla których nie da się segregować. A co by pan podpowiedział takim osobom? Trzeba zagospodarować odpowiednio swoją przestrzeń wokół siebie. Nie wszystkie odpady trzeba przechowywać w mieszkaniu, po pierwsze. Nie wszystkie trzeba przechowywać w kuchni nawet, tak? No przecież papier nie musi trafiać do osobnego kosza pod zlewem. To po pierwsze. Po drugie, za każdym razem, kiedy wychodzimy z domu, to możemy zabrać tą jedną butelkę. Już nie potrzeba osobnego kosza na plastik. Także mieszkanie też nie powinno służyć do tego, żeby przechowywać odpady przez cały tydzień, tylko po to, żeby w sobotę rano ktoś ceremonialnie powędrował z workiem do kosza. Można to robić systematycznie i wtedy problem znika. Będzie pan chodził, tłumaczył, rozmawiał i co dalej? Jak już pan uświadomi wszystkich, to co dalej? Będziecie się państwo przyglądać? To znaczy, po pierwsze z powrotem przeanalizujemy odbierane odpady, żeby zobaczyć, czy ilość tych surowców, które wcześniej trafiały do odpadów zmieszanych, się zmniejszył. A po drugie, mamy zamiar wyedukować wszystkich mieszkańców, ponieważ jako cała gmina ponosimy ten ciężar segregacji. Nie ograniczamy się na jednym tylko osiedlu. Czyli edukacja, a nie karanie. No mam nadzieję, że w tym kierunku będziemy szli. A jaki jest odbiór mieszkańców? Na razie, tak jak pana odbierają? Mieszkańcy są bardzo przejęci, czasami podekscytowani nawet, że po prostu po pierwsze, również dzięki mediom, dzięki państwu zainteresowaniu, no, widzą, że uczestniczą w czymś ważnym, bo segregacja jest czymś ważnym. Odwiedził pan wczoraj wysypisko śmieci. Jakie wnioski? No, patrząc na odpady, które pochodzą z domków jednorodzinnych, to rzeczywiście widać, że mieszkańcy domków zasady segregacji stosują. Patrząc na te odpady, które przyjeżdżają z zabudowy wielorodzinnej, no to aż szkoda patrzeć na te zmarnowane surowce, które tam jednak zostały zabrudzone, zmieszane niepotrzebnie. A co zrobić z odpowiedzialnością zbiorową? Jeżeli jest na przykład 10 rodzin, 9 segreguje, a jedna nie, to co wtedy? Znaczy właśnie, bo tej jednej rodzinie się wydaje, że jest anonimowa, ale jeżeli te 9 rodzin wie, która to rodzina, to przecież można... Ale to trzeba pilnować taką rodzinę, tak? No bo jak to sprawdzić? Mówię tym mieszkańcom i dlatego tutaj państwo macie już odpowiedzialność zbiorową, prawda, że jest przynajmniej możliwość ukarania całej grupy, całej wspólnoty za tą jedną osobę. A jak to sprawdzić w przypadku wieżowca na przykład albo bloku? No dokładnie nie da się sprawdzić, która to rodzina nie segreguje, ale no, prawdopodobnie znajdą się sposoby, żeby dopilnować, tak, tą jedną czy dwie rodziny, które na przekór wszystkim. A pan będzie chodził, tłumaczył, rozmawiał. A jeżeli ktoś się z panem nie spotka, to gdzie może znaleźć takie informacje, jak segregować śmieci? Wszelkie informacje, po pierwsze, są dostępne na koszach. Po drugie, i tak ulotki dotrą do tych osób. Po trzecie, na stronie internetowej przedsiębiorstwa komunalnego mamy specjalną zakładkę i wyszukiwarkę, gdzie można wpisać dany odpad i wyszukiwarka podpowie, do którego pojemnika wrzucić. Po czwarte jest jeszcze aplikacja, którą pomagam instalować na telefonach i można samemu zainstalować i ona też podpowie, gdzie wrzucić odpady. A dlaczego tak ważna jest segregacja śmieci? Dlaczego tak ważna? No ponieważ no to są surowce. One już nie myśląc globalnie nawet, tak, ale generalnie czasami szkoda patrzeć na to, jak my, niby dorośli ludzie, marnujemy pewne rzeczy. Jeżeli chcemy pokazać naszym dzieciakom, że cokolwiek ma znaczenie, ma sens, to dlaczego na co dzień marnujemy tyle rzeczy, tyle surowców? A jak pan myśli, co najbardziej może do nas trafić i ile potrzebujemy czasu na to, żeby dobrze segregować śmieci? Znaczy, myślę, że to małymi kroczkami. Jeżeli przekonamy się, że zmiana jest możliwa, to myślę, że ten styl życia, który
niebawem prawdopodobnie to już będzie naturalne nie marnowanie surowców. Tak jak kiedyś palenie papierosów było ogólnie akceptowalne, tak mam nadzieję, że niebawem marnowanie surowców też będzie czymś nieakceptowalnym. Czyli segregacja będzie czymś zupełnie oczywistym. Dokładnie. Karol Tomczyk, kierownik do spraw marketingu i zamówień publicznych przedsiębiorstwa komunalnego w Wieluniu i asystent segregacji odpadów był moim i państwa gościem. Bardzo pani dziękuję. Miłego dnia życzę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rozmowa dnia.